Co myślisz na temat właśnie takie popularne jest teraz ściganie się na 400 metrów? Ja myślę, że każda forma uwalniania emocji, które są u kierowców i poprzez to nie uwalniają się na zwyczajnej ulicy, jest dobra. Jeżeli ktoś może spróbować swoich sił, wcześniej siedząc godzinami czy tygodniami w garażu, robiąc te wszystkie śrubki, składając do kupy, żeby przez ułamek sekundy ta rakieta wypaliła. Często to nie jest rakieta, ale właściciel, który odpala to auto, ma wrażenie, że to jest jego rakieta. I myślę, że to jest dobre. No, to powoduje na szansę realizacji jakichś zamierzeń, marzeń często. A przechodząc jeszcze do KJS-ów, no wydaje mi się, że to jest w ogóle pierwszy stopień, pierwszy krok każdego kierowcy sportowego. Myślę tutaj o samochodach, o rajdach, bo jeszcze lepszy jest karting i każdy, kto spróbował go karda, może już wstępnie mniej więcej mieć świadomość, czy będzie dobrym kierowcą wyścigowym czy rajdowym, bo to jest taki naprawdę świetny początek, taka szkoła, która pozwala nauczyć się tych podstawowych odruchów od razu, natychmiast, bo to jest akcja, są inne wózki, jest ten moment, że jak za mocno skręcasz, to auto, no, auto, gokart nie skręca, także bardzo wiele czynników, które natychmiast się pojawiają i trzeba to momentalnie korygować, a na drodze nie można nagle zerwać przyczepności, czy rzucić sobie, czy spróbować, no bo są inni użytkownicy, no widzimy jaki jest ruch, no akurat tu jesteśmy, że samochody jadą non-stop w tą i z powrotem.